W ostatnim wywiadzie dla RMF FM Roman Giertych, poseł Koalicji Obywatelskiej, poruszył wiele tematów, które wzbudziły kontrowersje i wywołały falę oburzenia wśród polityków i opinii publicznej. Jego słowa dotyczące świadków związanych z PiS-em, sugerowanie współpracy obecnych członków KRS z rosyjskimi służbami oraz mocne stanowisko wobec delegalizacji PiS-u mogą mieć daleko idące konsekwencje. Czy Giertych przekroczył granicę w swoim dążeniu do rozliczenia władzy? Przeanalizujmy najważniejsze aspekty jego wypowiedzi. Roman Giertych ujawnił, że nowi świadkowie, którzy mają zeznawać przeciwko PiS-owi, pochodzą z samego środka partii. Podkreślił, że szukają osób, które miały informacje z wewnątrz i że świadkowie ci to byli członkowie PiS-u, w tym także osoby związane z tzw. Grupą Republikanów. Sugestia, że w gronie tych świadków mogą znaleźć się osoby tak wysoko postawione jak Adam Bielan, wywołała natychmiastowe reakcje. Pojawia się pytanie, czy Giertych prowadzi polowanie na czarownicę, czy może faktycznie dysponuje dowodami na szeroko zakrojone nieprawidłowości w PiS-ie. Jeszcze bardziej szokujące były oskarżenia dotyczące sędziego Arkadiusza Cichockiego i jego rzekomej rozmowy werbunkowej z Rosjanami. Roman Giertych twierdzi, że Cichocki, będąc w posiadaniu tajemnic państwowych, był werbowany do współpracy z rosyjskimi służbami. Wspomniał, że obecni członkowie KRS aktywnie zabiegali, aby pewna osoba miała dostęp do danych wszystkich Polaków zgromadzonych w sądach. Tego typu oskarżenia, jeśli okażą się prawdziwe, mogą mieć dramatyczne konsekwencje dla bezpieczeństwa państwa. Ale czy Giertych nie przesadza, szukając sensacji tam, gdzie jej nie ma? Jednym z najbardziej kontrowersyjnych wątków było stwierdzenie Romana Giertycha, że PiS powinien oddać wszystkie ukradzione pieniądze, a Skarb Państwa powinien wystąpić o ich zwrot. Jego zdaniem powinny być zastosowane te same zasady do wszystkich, bez wyjątków. Odniósł się do kampanii wyborczej PiS-u, finansowanej z funduszy publicznych, twierdząc, że Skarb Państwa powinien pozwać partię o zwrot tych pieniędzy. Z jednej strony trudno nie zgodzić się z zasadą równości wobec prawa. Z drugiej, sugerowanie masowej delegalizacji partii politycznej na tej podstawie wydaje się być ruchem radykalnym i niebezpiecznym dla demokracji. Wypowiedzi Romana Giertycha z pewnością wzbudziły emocje i kontrowersje. Jego determinacja w rozliczaniu PiS-u oraz bezkompromisowość mogą być zarówno zaletą, jak i wadą. Jedno jest pewne. Polityczna scena w Polsce będzie jeszcze długo dyskutować o tych oskarżeniach. Czy Giertychowi uda się przeforsować swoje wizje, czy też napotka na nieprzekraczalne bariery? Czas pokaże, ale jedno jest pewne. Ten wywiad to dopiero początek politycznej burzy. Dziękujemy za obejrzenie tego materiału. Zachęcamy do subskrypcji kanału oraz pozostawienia komentarza. Bądźcie z polityką na bieżąco. Do zobaczenia.